Drodzy, były sobie cztery świece. Z tych czterech świec trzy miały swoje imię. Pierwsza świeca nazywała się wiarą, druga miłość, trzecia nadzieja. Czwarta świeca nie posiadała swojego imienia. Jak wiemy dobrze, często w życiu jest tak, że tracimy sens, a co idzie za tym? Wiarę. Tracimy wiarę w Boga, tracimy wiarę w siebie. Wiemy też dobrze, że w naszym życiu, jeśli kogoś kochamy i ta miłość już jakiś dłuższy czas trwa, ona też potrafi się wypalić i zgasić. Pozostaje często tylko dym i popiół. Natomiast zostaje nam jeszcze trzecia świeca i czwarta, trzecia nadzieja. Często jest tak, że nadzieja umiera ostatnia. Kiedy od nadziei zaczynamy, nadziei na oczekiwanie Chrystusa, rozpala się wiara, następnie miłość. Wtedy nasze uczucie i to, jacy jesteśmy, wskazuje radość. Czyż nie jest tak w życiu, że chcielibyśmy być radośni? Chcielibyśmy być ludźmi wierzącymi, stale kochanymi, mającymi nadzieję i radosnymi. Czy da się to zrobić? Zapewne nie, bo różne sytuacje w naszym życiu są. Ale co mówi najbliższy tekst w niedzielę, czwartą niedzielę Adwentu, gdzie Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale pisze: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Potrafimy narzekać. To nam bardzo dobrze wychodzi. Może w Adwencie powinna być jeszcze piąta świeca, która powinna być zgaszona, a jej nazwa narzekanie. Drodzy, czy radujemy się w Panu? Czy radujemy się z tego, że Adwent jest czasem oczekiwania, czasem skromności, nietroszczenia się, modlitwy i dziękczynienia? Jeśli te wszystkie czynności wprowadzimy w nasze życie, to nastanie pokój. A co mówi Paweł? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli waszych. Tego też wam życzę w tę nadchodzącą niedzielę i zapraszam was serdecznie, by zastanowić się bardziej nad tym słowem, by to słowo nie tylko wzruszyło w nas wiarę, miłość, nadzieję, ale radość z tego, że możemy być radośni w naszym Panu, czytając Słowo. Zapraszam was na nabożeństwa do naszych kościołów. Pozostańcie z Bogiem.